Witam Was w kolejnym vlogu. Robię tutaj tylko takie szybkie intro. Bardzo dużo hałasów w domu. Chcę Wam tylko pokazać swoje włosy po raz ostatni, bo za 10 minut wychodzę na wizytę u fryzjera i nie jestem pewna, co będę robiła. Po prostu chciałabym trochę podciąć, może sprawdzić, czy da się wydobyć jakiś skręt. Bardziej niż to robię na co dzień. Nie wiem, zobaczymy. Tak więc wygląda to tak. I też odpowiadając na pytania, które pojawiają się tak regularnie, więc może przy tym filmie, jak ktoś zobaczy tytuł, to znowu się pojawią. To są włosy, które rosły mi od zera. O tak. Przez 2 lata i 4 miesiące. Coś takiego. Nie podcinałam ich nawet trochę, nawet końcówek, więc poczekajcie, może jeszcze kawałek Was oddalę. Trzęsiecie się. Więc to wygląda tak. Trochę zaczynam się stresować, w sensie, bo po prostu nie wiem, czego oczekiwać. Chciałam ściąć dużo, mniej więcej, może nawet i z tyle, ale sobie pomyślałam, że one wtedy będą się pewnie bardziej kręcić. To będą jeszcze krótsze, a nie chciałabym skończyć z grzybem, więc chyba raczej bardziej na spokojnie. I najwyżej, jeżeli stwierdzę, że one są dalej za długie, to po prostu za jakieś tam 2-3 miesiące znowu się wybiorę. Ja dzisiaj mam taki trochę dzień sama ze sobą, bo po fryzjerze idę też na USG piersi i tutaj przypomnienie dla wszystkich, jeżeli go nie robiliście dawno, USG albo mamografii, to zachęcam bardzo do zapisania się. Ja idę na takie kontrolne, bo ostatnie miałam rok temu. Też tutaj, no mówiłam Wam już miliard razy, że coś tutaj odczuwam, więc chcę się upewnić, że to tam nic się nie dzieje w piersi. Tak więc dobrze, ostatnie spojrzenie na moje włosy. No. Dobra, nie będzie tak źle, no nie? To są tylko włosy. Ulica Świętojańska, pogoda wiosenna. Wybrałam to miejsce po opiniach bardzo pozytywnych, więc sprawdźmy. Uwaga, moi drodzy. Zawinęły mi się, więc długość po kręceniu wygląda tak. No zdecydowanie coś się zadziało na tej głowie, chociaż teraz wieje i trochę mi to robi szopę bardziej niż było, ale no jest ciekawie. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, jak sama będę, wiecie, myła i układała te włosy, no ale to zobaczymy. Dajcie znać, czy wolicie dłuższe włosy, czy krótsze. Dla mnie po prostu krótsze są dużo wygodniejsze na co dzień. Ja też te włosy codziennie myję, więc czym one dłuższe, tym trwa to dłużej i takie A teraz wybieram się na USG. Chyba mówiłam już z domu. Na ostatnim byłam rok temu, więc idę w to samo miejsce, tylko do innej pani doktor. Jak próbowałam się umówić do mojej poprzedniej pani doktor, to najbliższy termin tam chyba był za 3 miesiące, czy coś takiego. Więc no cóż, zobaczymy, czy tam wszystko jest w porządku. Wiecie, no, mam wyniki badania PET, więc to nie jest tak, że się stresuję. No ale chodźmy. Usiadłam sobie tutaj w pokoju mojego szwagra z kawą, żeby tak trochę do Was pogadać, ale jednak Was troszeczkę podniosę, może tak. A propos włosów, bo chyba ostatnie co nagrywałam, to właśnie o włosach. Jeżeli nie używam dyfuzora, tak wiecie, że z głową w dołu suszę tak, o tak, to one się aż tak nie kręcą, tak jak to wyglądało po fryzjerze. Tam pani po prostu nałożyła mi coś ze stylizacji, tak trochę wgniatając i potem dyfuzorem. To też nie było tak, że nie wiem, nie wiadomo ile tych kroków. Natomiast tutaj no, nie mam dyfuzora, nie mam też tych wszystkich kosmetyków do kręconych włosów. No i też nie chcę ich kupować, wiecie, na kilka dni i wydawać nie wiadomo ile.
żeby po prostu zrobić sobie loki takie bardziej zdefiniowane. No i potem też, no nie, to będzie tutaj leżało też nie wiem do kiedy. Tak więc stwierdziłam, że będę już bardziej eksperymentować z tą fryzurą na Malcie. Na razie, no nie wiem, z godzinę temu może myłam te włosy. Wygląda to tak. Nie przeszkadza mi zupełnie, że to tak trochę się kręci, a trochę jednak nie. No bo tutaj też nie spodziewałam się, że nagle, wiecie, coś się zacznie dziać. No ale tak jak mówię, chętnie sobie trochę poeksperymentuję z tą nową długością, ale tam to już na Malcie. Będzie dużo więcej opcji. Też właśnie tak czytając wasze komentarze, tam był, może tutaj wkleję po prostu ten komentarz, ale ogólnie chodziło o to, dlaczego się już nie maluję, bo kiedyś się malowałam. I wiecie co, tutaj mam lustro za telefonem i tak popatrzyłam na swoją twarz i tak tutaj mi coś wyszło dzisiaj. Plus mam zupełnie niewyregulowane brwi, bo testowałam taką odżywkę i nie działa. Tak jakby no, te włosy tam rosną, kiedy tam rosły, ale nie chciałam wyrywać, żeby jednak zobaczyć ten efekt, jakby był przed i po. Nie działa, więc po prostu dzisiaj już tam to zrobię po swojemu, ale no, te brwi wyglądają niefajnie. I powiem wam, że mając te 20 kilka lat, ja bym w życiu tak się tutaj nie pokazała. Bez makijażu, właśnie te brwi i coś tutaj, no chociaż ten korektor należałoby wklepać. A teraz taka Magda, która ma 33 lata, nie przejmuje się tym. I nie mam problemu ani żeby się pokazać w internecie w takim stanie. Nie uważam, że to po prostu jest jakiś zły stan, a nawet jeżeli byłoby dużo gorzej, to tak wyglądają ludzie. Ani też, żeby, nie wiem, wyjść do sklepu, czy usiąść z rodziną do śniadania, nie? Cokolwiek. I już wam też kiedyś mówiłam, jak straciłam włosy, to ja kiedyś ani razu nie pokazałam się na YouTubie i bardzo mało też tak w życiu takim realnym, ze związanymi włosami. Jak ja miałam kitka, taką, wyglądałam jakoś tam, powiedzmy tak, i było na Malcie, nie wiem, 35 stopni, 38 i ja coś nagrywałam na zewnątrz i było mi turbo gorąco, to ja i tak musiałam te włosy rozpuścić, ponieważ wyglądałam po prostu jak jedna wielka kula. I no nie byłam w stanie. I nawet jak coś tam nagrywałam, to potem po prostu nie puszczałam tego. Jak sobie teraz tak myślę, to może, takie wielkie może, da się znaleźć jakiś taki filmik, gdzie przez jakąś część mam rozpuszczone włosy, bo tak jakby próbowałam się przełamywać. Tylko, że takie komentarze właśnie w stylu, że wyglądam tam, nie wiem, jak wieloryb i w ogóle, że mam wielką buzię, bla, bla, bla. One wtedy bardzo źle na mnie działały. Natomiast teraz mam takie, no, ludzie miewają większe problemy niż to, że mają okrągłą buzię. Więc bardzo mi się to zmieniło. I odpowiadając na to pytanie, dlaczego się nie maluję, bo nie chcę i bo nie muszę. Ja nawet w kosmetyczce, nawet tutaj do Polski, zabrałam ze sobą korektor i tusz do rzęs, jakbym miała ochotę coś tam zrobić na tej twarzy, ale taka ochota mi nie naszła. I nie mam czegoś takiego, że nie wyjdę ze znajomymi, niepomalowana. Nie, to po prostu spływa po mnie jak po kaczce. I też nie podoba mi się takie myślenie, że o, jesteś kobietą, to żeby być osobą zadbaną, to trzeba się malować. Nie, ja się z tym nie zgadzam. Ja się czuję zadbana, mam czyste ubrania, nie śmierdzę, myję się także. No, a że jestem niepomalowana, to po prostu
i jestem niepomalowana. Ej, właśnie patrzę przez okno i pada śnieg. W kwietniu? Co się dzieje? W sensie od razu się roztapia, jak tutaj spada na balkon, który widzę, ale... To ciekawe. Ogólnie jak moi znajomi pokazują, co się na Instagramie, co się dzieje teraz na Malcie, jaka jest pogoda. W ogóle odnotowano tam 31 stopni. To było tak gdzieś właśnie około świąt. 31 to bardzo dużo. Nie wiem, czy to jest jakiś rekord akurat w tym okresie, ale to bardzo dużo. No a tu w Polsce jest jednak taka zmienność tej pogody, nie? Że jednego dnia mamy o rany, jak ciepło w ogóle, tam nie wiem, 15 stopni, słońce, zero wiatru, a potem nagle 3 stopnie i śnieg, i deszcz, i chmury. No, na Malcie jak już jest ciepło, to raczej jest ciepło. Przez cały okres świąteczny i okołoświąteczny, że tak powiem, jeździliśmy po rodzinie. Nie? Trochę tutaj, co chwilę jakieś spotkania. Też no, w naszej rodzinie pojawiły się dzieci, więc no, jest super. Super było tak się spotkać wszyscy razem z nowym pokoleniem i tam, co prawda to jest bardzo różny wiek, bo tam mamy 3 miesiące, 14 miesięcy plus moja 4-letnia córka, więc ona raczej tak wiecie, że tak się opiekuje nimi. No ale super było właśnie tak się spotkać wszyscy razem. Trochę tak jak ze starych, dobrych czasów, kiedy to my, nasze pokolenie było dużo młodsze i spędzaliśmy zawsze razem święta. Tak, to był bardzo fajny czas, też taki wzruszający, bo tak, wiecie, wszyscy razem się spotkaliśmy i mój dziadek po prostu był taki zajarany, że takie dzieci malutkie i w ogóle. Ten właśnie ma zaraz 90. urodziny i tak. No po prostu, takie było jedno wielkie wzruszenie. Teraz wróciliśmy do Gdyni, do teściów, jeszcze tutaj. Też się pospotykamy z naszymi znajomymi. Dajcie znać w komentarzu, jak tam wasze święta, czy udane, czy tak nie za bardzo. Jeszcze przed naszą przeprowadzką do Polski sporo osób planuje nas odwiedzić na Malcie i myślę, że trochę z nimi będziemy po tej Malcie jeździć. I ja teraz trochę sobie taki robię reset od Instagrama, TikToka, też YouTube'a, bo to jest w sumie jedyny filmik, który nagrywam z Polski i zajmuje mi to no, tyle, ile tu siedzę. Po prostu chyba potrzebowałam tak bardziej pobyć z bliskimi, a nie wiecie, cały czas siedzieć z głową w telefonie, ale no też lubię to robić i nie mogę się doczekać, aż właśnie pojedziemy sobie na jakąś wycieczkę. Teraz na Malcie są po prostu idealne wręcz te temperatury, jest piękna wiosna, w sumie zaraz lato, no, więc myślę, że jeszcze troszeczkę pozwiedzamy sobie, zanim się przeniosę. No i poruszymy sobie trochę takich kwestii właśnie związanych z przeprowadzką. Tak więc tutaj z kawą już się z wami żegnam. Wracam do rodziny. Możecie właśnie napisać w komentarzach, co tam u was. I widzimy się już na Malcie. Pa, pa.